Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, a ze mną Jan Rokita po miesięcznej przerwie, były polityk, komentator polityczny i wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie Janie. Witam serdecznie, dzień dobry. Tak, chciałem zacząć od jakiegoś chyba wysokiego C. Politykę, są dwie wielkie metafory, które opisują życie polityczne. Można mówić o tym, że polityka jest swego rodzaju teatrem, albo swego rodzaju wojną. Przeczytałem pana felieton, który został opublikowany na Teologii Politycznej bodaj 20 lutego, w którym dzieli się pan swoim osobistym doświadczeniem z tej polityki lat 90., mówiąc, że właśnie to był swego rodzaju liberalny teatr. I często na jakichś spotkaniach z wyborcami zarzucano panu, że no właśnie, jest to swego rodzaju hipokryzja, że tutaj zwalczamy się na mównicy sejmowej, a potem idziemy na piwo do sejmowej restauracji. Dzisiaj wydaje się, że tego typu klimat polityczny już dawno minął i mamy właśnie czasy wojenne, tej wojny wewnętrznej, również retorycznej, ale chyba rzutującej na stosunki, czy właśnie brak tych stosunków prywatnych, taka wojna o wszystko. Ja chciałbym zacząć tę rozmowę być może trochę nietypowo, żeby podał pan różnicę między tą polityką lat 90. a współczesną oraz jednocześnie odpowiedział, dlaczego to tak się zmieniło. To dość zawiła sprawa, ale spróbujmy jak najprościej, bo oczywiście ma pan rację, mi się wydaje, bo takie założenie implicite tkwi w pańskim pytaniu, że tutaj istotą rzeczy jest kwestia ludu. No tu coś jest ten nieszczęsny lud ma tutaj coś istotnego do rzeczy, prawda? Ten wstrętny potwór o głowach tysiącu, jak mawia Szekspir. Ale te przyczyny, aczkolwiek kwestia ludu stoi u podstaw tych wszystkich przyczyn, to one pierwotnie, wydaje mi się, przyczyny tej zmiany wychodziły trochę z czego innego, tak? Znaczy lud tutaj, problem ludu stanął tutaj jako pewnego rodzaju konsekwencja polityczna tego, co się wcześniej stało w polityce. W Polsce ja ten przełom sobie datuję gdzieś na lata 2005-2007. To jest taki moment, kiedy standard polityki ulega bardzo radykalnej przemianie. Ja zresztą, nawiasem mówiąc, pro domosua, do dziś dnia, mówiąc z lekkim poczuciem humoru, jestem, czy z autoironią, jestem niesłychanie dumny z własnej politycznej intuicji, że oczywiście nie mając świadomości tego, że ten przełom następuje, bo to widać dopiero post factum, dokładnie w momencie, kiedy ten przełom następował, podjąłem decyzję o wyjściu z tego biznesu, prawda, i zajęcia się w życiu kompletnie czymś innym. To była jakaś zupełnie genialna intuicja swoją drogą polityczna własna, że to jest o, tak właśnie ten moment, w którym należy zmienić zajęcie, więc to jest chyba najlepsza decyzja mojego życia, bo to, co potem się wydarzyło, było już potem zupełnie nie dla mnie, prawda? Nie, no, ja się kompletnie nie nadawałem. Tutaj taką, jak mi się wydaje, inspiracją, czy jakby to nazwać pewnym pretekstem czy mechanizmem sprawczym w Polsce w każdym bądź razie tej przemiany, stała się niewątpliwie przyjęta na początku wieku zmiana dotycząca systemu partyjnego w Polsce, tak? To znaczy zmiana, która z partii biednych, demokratycznych, nieprofesjonalnych, poprzez przyznanie im z dnia na dzień set milionowych pieniędzy państwowych, budżetowych, uczyniła organizację o charakterze profesjonalnym i biznesowym. Ale to nie znaczy, że to jest fakt decydujący. On akurat był bardzo ważny w Polsce, ale ta przemiana, ona następuje, wydaje mi się, w całym demokratycznym świecie.
Polska jest może takim poletkiem doświadczalnym, że tutaj wszystko jest bardziej widoczne, bardziej wyraziste, dlatego że ta zmiana była bardziej wyrazista, dlatego że ta cała polityka lat 90. była wyraziście, bardziej wyraziście niż gdziekolwiek indziej może w Europie czy w świecie demokratycznym, inna w latach 90. i stała się inna w wieku 21. W związku z tym ten przełom jest widoczny, prawda? Że on jest bardzo spektakularny. To jest to polskie zjawisko. Na czym ta zmiana polegała? Mi się wydaje, że na trzech chyba takich podstawowych rzeczach. Po pierwsze, na zjawisku, które nazywam przekształceniem się dawnych partii w partie nowego typu, partie polityczne. To znaczy, po pierwsze, to co powiedziałem, to znaczy, że partie biedne, demokratyczne i bardzo amatorsko działające stały się partiami bogatymi, wodzowskimi i profesjonalnymi. Prawda? I to przekształcenie nastąpiło bardzo szybko w latach 2000 w Polsce. To jest punkt pierwszy, który bym tutaj wskazał. Punkt drugi, oczywiście PiS i Platforma są takimi archetypicznymi wręcz modelami tych partii nowego typu, prawda? To nie ulega wątpliwości. One zresztą były głównymi beneficjentami tej zmiany w finansowaniu też, prawda? To finansowanie spowodowało, że akurat spowodowało, że one uzyskały tą fundamentalną przewagę na scenie politycznej w latach 2000 i dlatego mógł powstać ten duopol, prawda? Prawdopodobnie gdyby nie ta ustawa z 2001 roku, to scena polityczna w Polsce by wyglądała zupełnie inaczej. Tutaj świętej pamięci Ludwik Dorn, który był inicjatorem tej ustawy, panie świeci nad jego duszą, chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, jak daleko idące konsekwencje dla systemu politycznego wywołuje, forsując tę ustawę wtedy, na początku lat 2000. Druga rzecz, która się radykalnie zmieniła i która jest w moim przekonaniu, na której cierpimy w jakiś sposób wszyscy, to że taka przemiana partii politycznych poskutkowała radykalną zmianą relacji pomiędzy polityką a deliberacją. No, tak bym to nazwał. Znaczy, zwłaszcza w partiach politycznych, jak pan doskonale wie, deliberacja stała się zdradą. Prawda? Znaczy, my mamy do czynienia z tymi wszystkimi teoriami demokracji deliberatywnej i tak dalej, które liberałowie głoszą, prawda? Z różnymi Habermasami, innymi Rawlsami i tak dalej. Natomiast rzeczywistość przemiany relacji pomiędzy polityką a deliberacją jest taka, że w polityce deliberacja została utożsamiona z czymś niesłychanie nagannym, ze zdradą. Znaczy, wyobraża pan sobie, że na jakimś partyjnym kongresie transmitowanym przez telewizję, gdzie 100 fachowców pracuje nad wizerunkiem przemówienia przywódcy, no przesadzam 100, 10 wystarczy, opracowana jest kolorystyka tła, lecą konfety, kamery mają precyzyjnie sformułowany czas, kiedy mają się zbliżać i oddalać od przywódcy. Ktoś po przemówieniu przywódcy wstaje na sali i podnosi jakieś argumenty. Mówi na przykład, że być może jednak jest nie tak albo inaczej, że to jest problem intelektualny. Wie pan, znaczy, my sobie już czegoś takiego w ogóle nie wyobrażamy. Znaczy, to nam się wydaje, że to jest człowiek, którego oczywiście należałoby związać kaftanem i odwieźć do najbliższego zakładu psychiatrycznego, prawda? To jest oczywiste dla nas. Dla każdego, który tam siedzi na tej sali. Prawda? On by już dzisiaj nawet nie został potraktowany jako zdrajca. On by został potraktowany jako wariat. Na początku to jeszcze było tak, że wskazywano go palcem i grożono mu wyrzuceniem, ale dzisiaj już nikt tego nie zrobi. No bo to jest naprawdę szpital psychiatryczny wtedy go czeka. Więc krótko mówiąc, nie wolno rozmawiać. Znaczy, rozmowa została zakazana. Kompletnie, prawda? Znaczy, to jest, no to ma, jak pan się domyśla, konsekwencje niesamowite zupełnie dla życia politycznego. Prawda? Niesamowite. To w ogóle trudno przecenić ten fakt. Przecież lata 90. to jest polityka w stanie permanentnej rozmowy. Prawda? O wszystkim. Prawda? Ja pamiętam zebrania ówczesnej Unii Demokratycznej, prawda? Albo posiedzenia Sejmu nawet ówczesnym. To przecież
rozmaici ludzie, jacyś radykałowie ideologiczni, umiarkowani, mający takie poglądy, śmakie, owakie, oni wszyscy cały czas bronili swoich racji, usiłowali je przeforsować. Dochodziło do jakichś głosowań bardzo ostrych, w wyniku których jednym albo 50 głosami przeforsowywany był taki, a nie inny punkt programu w partii i tak dalej. Emocje były z tym związane. Niesamowita zupełnie różnica. To jest różnica w ogóle kulturowa nastąpiła. Prawda? Znaczy zanik deliberacji w rzeczywistości politycznej to jest różnica kulturowa. To nie jest tylko różnica polityczna. To jest kolosalne ma znaczenie. No i to jest, wydaje mi się, ten punkt drugi. I to wszystko jest oczywiście ze sobą w jakiś sposób związane. To Jung tym istnieje między tymi rzeczami, bo wydaje mi się, że tym trzecią rzeczą, na którą bym to wskazał, która jest ściśle powiązana oczywiście z tymi dwiema pierwszymi, to jest zmiana konceptu władzy. Przemiana stopniowa, ewolucyjna przemiana konceptu władzy. Władzy politycznej, prawda? To akurat w znacznie większym stopniu humaniści mają lepszy ogląd tej rzeczywistości niż politologowie. Politologowie to, jak wiadomo, jest branża, która się pogrążyła, nie tylko zresztą w Polsce, ale w Polsce to widać w sposób szczególnie spektakularny, w jakichś śmiertelnie nudnych, technicznych rozważaniach na temat różnych mechanizmów funkcjonowania sfery publicznej. Te książki politologiczne to jest po prostu taka nuda, że można oszaleć. To jest w zasadzie 99%. Natomiast w moim przekonaniu chyba najciekawszy, to mi utkwiło w pamięci, bo to jest strasznie trafne sformułowanie, najciekawszy czy najbardziej trafny obraz tej przemiany władzy, stopniowej ewolucji podejścia do władzy dał Krzysztof Rutkowski w Pasażach Paryskich, jest taki jego zbiór esejów. Po prostu bardzo inteligentny człowiek, profesor Krzysztof Rutkowski. On napisał coś takiego, to nie jest dokładny cytat, bo to z pamięci cytuję, że przemiana władzy polega na tym, że władza stała się emocjonalnym widowiskiem, prawda? Na której poszczególni medianci, to on chyba wymyślił to słowo, bardzo zresztą trafne słowo, które powinno być używane w polityce, bo to jest pewna nowa rola polityczna, która, znaczy nowa profesja polityczna, która jest bardzo ważna w dzisiejszej polityce, więc ci medianci próbują uzyskać albo utrzymać potem najbardziej eksponowaną pozycję widowiskową dla swojej trupy. Coś takiego, prawda? Znaczy, co jest władzą? Znaczy, władza polega na tym, żeby wyewokować na tyle emocjonalne widowisko, żeby dla swojej trupy, jak mówi Rutkowski złośliwie o partiach politycznych, jak trochę jak w cyrku, prawda? Trochę jak w cyrku, ściągnąć maksimum uwagi, prawda? Przyciągnąć uwagę do wyczynów swojej trupy, prawda? No to jest trochę tak jak ten, jak ci tam akrobaci, którzy salto mortale mają za chwilę wykonać, prawda? I publika zamiera, prawda? Na scenie, zwłaszcza dzieci w cyrku, tak? Albo jak ci cyrkowi komicy, prawda? Znaczy oni wyzywają się nawzajem cały czas, prawda? Muszą to robić w sposób przyciągający uwagę, w sposób śmieszny. No i jak jeden wymyśli jakiś greps, no to pamiętam z cyrku, jak jeszcze w Krakowie na Błoniach cyrk był. Cyrk przyjeżdżał regularnie. Ja lubiłem chodzić do cyrku w dzieciństwie. Moja niania mnie prowadziła. I pamiętam to dziś, po tylu latach, te sceny, jak oni tam jeden drugiego wyzwał jakimś strasznie już złośliwym wyzwiskiem i ta dziecięca publiczność, ja też aż zamierała z ciekawości, co ten drugi powie na to, prawda? I ten drugi mówił coś jeszcze bardziej śmiesznego, prawda? I to był ten moment, kiedy dziecięca widownia wybuchała śmiechem i radością. Ja to do dzisiaj pamiętam. I trochę jak obserwuje się życie polityczne współczesne, to tego typu analogia staje się bardzo wyrazista. No więc ja bym wskazał na te trzy wielkie przemiany, to znaczy przemiana modelu partii, przemiana czy zwrot, jeśli chodzi o deliberację, i stopniowa przemiana konceptu
władzy, prawda, panowania politycznego. No i teraz oczywiście wracam, można wrócić do początku pańskiego pytania, bo w ostateczności te trzy rzeczy, być może pewnie można by jeszcze parę dalszych wymienić, te trzy wydają mi się główne, one w ostatecznym rozrachunku mają pewną wspólną, głęboką podstawę. Tak? Jaka jest ta podstawa? No, podstawa jest taka, że te partie nowego typu zakazujące deliberacji i organizujące stan permanentnego widowiska robią to wszystko z jakimś celem, po coś. To jest dowód pewnej profesjonalizacji polityki, paradoksalnie, prawda? Ja o tym mówię tak, jakby to było coś negatywnego, ale to jest tak naprawdę profesjonalizacja polityki. O co im chodzi? No wiadomo, o co im chodzi, prawda? Tu ja nie dokonuję żadnego odkrycia. Chodzi im o permanentną mobilizację ludu, prawda? Tego wstrętnego potwora o głowach tysiącu, więc to jest oczywiście celem. Tam to wszystko to są w ostateczności środki, tylko że w polityce, jak patrzę na przykład na polską politykę, to się działo trochę tak, że nie jak u świętego Tomasza, prawda, że ze względu na cel się dostosowuje środki, tylko że najpierw się pojawiły pewne środki, one potem umożliwiały stopniowo realizację tego zasadniczego celu, prawda, jakim jest mobilizowanie mas. Jak pan tak czyta moje różne felietony w teologii politycznej, to wie pan o tym na przykład, że ja nie jestem entuzjastą i tu chyba się należę do całkowitych wyjątków w Polsce. Nie jestem entuzjastą tych, na przykład tej wysokiej frekwencji wyborczych, z którą mamy do czynienia, prawda? Znaczy ja uważam, że ona jest oczywiście funkcją tych wszystkich zjawisk. Znacznie bardziej wolałbym, żeby w Polsce była niższa frekwencja, no z oczywistych powodów, prawda? To znaczy wysoka frekwencja, można by sformułować takie dość banalne prawo dotyczące frekwencji wyborczej, mianowicie o pewne wskazujące na zasadę proporcjonalności, która tutaj bezwzględnie obowiązuje. Ująłbym to tak, im wyższa frekwencja wyborcza, tym większy udział najbardziej roznamiętnionych części ludów w decyzjach politycznych, prawda? Czyli że im wyższa frekwencja, tym niższe są motywacje tak naprawdę, znaczy tym bardziej są zderacjonalizowane motywacje, więc to służy mobilizacji, ale oczywiście nie służy ani jakości władzy, ani jakiemuś racjonalnemu podejściu do polityki, ani sprawnej organizacji państwa, ani myśleniu o dobru wspólnym, ani różnym takim klasycznym rzeczom, które są wiązane w filozofii politycznej z polityką. No tak to mniej więcej chyba wygląda. Tak wygląda ta wielka przemiana. Ja ją w Polsce, jak mówię, datuję na pierwszą dekadę XXI wieku. I może jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Wydaje mi się, aczkolwiek to jest hipoteza, bo na to trudno mieć dowody, że o ile dość łatwo można, dość łatwo idzie ta przemiana od takiej polityki deliberującej do tej polityki nowego typu, prawda, opartej o eksponowane pozycje widowiskowe, czyli do polityki populistycznej, używając tego zużytego straszliwie terminu. O tyle odwrót na tej drodze jest prawie że niemożliwy. Znaczy to jest one-way ticket, takie mam wrażenie. Tak? Znaczy to musiałyby się stać jakieś nadzwyczajne znów zjawiska polityczne, żeby to się cofnęło, prawda? Ale w takim normalnym trybie to raczej się nie zdarzy, czyli to, co się zdarzyło w pierwszej dekadzie XXI wieku, mam wrażenie, że póki co jest nieodwracalne. Jakaś wojna, rewolucja, jakaś zmiana paradygmatu musiałaby nastąpić, żeby to się znowu cofnęło. No to jest... Jak pan się domyśla z tego, jak ja to mówię, ja tej zmiany oczywiście nie lubię bardzo, prawda? I zwłaszcza, że mówię, że się cieszę, że właśnie się uciekłem z tego statku wtedy, kiedy on ten nowy kształt przybrał, więc nie kryję tego, że ja jej nie lubię. Ale wydaje mi się, że ja ją rozumiem, prawda? To znaczy...
I ja też doceniam to, że ona jest zmianą profesjonalną, prawda? To znaczy, że ona jest pewnym, ona spowodowała pewne też urynkowienie polityki, prawda? Że polityka stała się domeną takiego oligarchicznego rynku, upodobniła się do oligarchicznego kapitalizmu, prawda? Znaczy, te wzorce zostały przejęte w znacznym stopniu z kapitalizmu nowoczesnego, prawda? Te wzorce mobilizacji mas, tylko że tu chodzi o mobilizację zwolenników, a w kapitalizmie chodzi o mobilizację nabywców, prawda? Mobilizację kupujących. Te mechanizmy są dość podobne, jak wiadomo. Tak, tutaj chciałem się włączyć i zadać pytanie, które jakby w całej tej konstrukcji, którą pan narysował, jakoś mi się nasunęło, bo jest to taka opowieść, że de facto polityka została sprowadzona do tego wiecznego, parującego gara emocji ludzkich. I wydaje mi się, że z pana słów wynika, że do tego de facto została sprowadzona, to znaczy, że nie ma już polityki deliberatywnej, ale również nie ma jakiejś wielkiej polityki w rozumieniu snucia strategii, jakiejś modernizacji, dążenia do rozwoju państwa. Krótko mówiąc, no, widzimy, że król jest nagi, że poza tym spektaklem, poza tymi wspaniałą metaforą tych kuglarzy cyrkowych, że de facto ci ludzie uwierzyli, że tymi kuglarzami są nie tylko w trakcie przedstawienia, ale że są nimi cały czas. Ja komentując ten słynny już apel profesora Nowaka dotyczący odejścia Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, i zauważyłem, że profesor Nowak niejako namaszcza na następców prawicy dwie osoby, Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego, i użyłem tam takiego sformułowania, że to, o co powinniśmy się dzisiaj bić w polskiej polityce, to jest to, żeby właśnie pod tym czerwonym płaszczem populizmu kryła się jednak jakaś refleksja modernizacyjna, jakaś poważna polityka przez wielkie P, a nie tylko walki frakcyjne i właśnie ten nieustanne i obustronne podgrzewanie emocji. Czy w taką wizję polityki, powiedzmy, oświeconego populizmu, używając sformułowania Mateusza Piotrowskiego, mojego serdecznego kolegi, którego pozdrawiam, czy w taki oświecony populizm pan wierzy, tak? To znaczy, że te emocje i tak będą podgrzewane, i tak będzie spektakl, ale gdzieś tam w środku można liczyć, że w tej albo innej partii zacznie się coś dziać, że zaczniemy myśleć o sobie jako o dumnym 38-milionowym narodzie, który chce poważnie zwiększyć swój potencjał. Czy jeszcze w taką politykę pan wierzy? Wie pan, nie wiem, czy moja wiara jest w ogóle jakoś istotna, to znaczy mi się zdaje, że to jest tak, iż ta nowa scena polityczna, ona się charakteryzuje tym, jak zresztą co wynika z tego, co mówiłem poprzednio, że w znacznie bardziej agresywnym stopniu wstępuje na nią lud. Bo to te wszystkie zabiegi, o których tu mówiliśmy, no to one w ostatecznym rozrachunku są zabiegami mającymi na celu wciągnięcie ludu na scenę, prawda? Znaczy, takie to są metody trochę jak w tym nowoczesnym teatrze, prawda? To znaczy, żeby zmusić publiczność, to polityczne cielsko ludu siedzące na widowni teatralnej, prawda, wciągnąć na scenę i dać mu jakąś rolę w nowej sztuce, prawda? Kiedyś na jakimś przedstawieniu i jednym z ostatnich, jakie byłem w życiu w Teatrze Stałym w Krakowie, to już było wiele lat temu, z pewną abominacją obserwowałem, jak aktorzy na scenie koncentrują się wyłącznie na tym, znaczy nie na tym, żeby coś zagrać interesującego, tylko na tym, żeby wywołać prowokację, która wywoła jaką wściekłość publiczności, prawda? Cokolwiek, że ktoś się rzuci z publiczności na scenę, albo zacznie wyzywać, albo cokolwiek innego, prawda? To jest w gruncie rzeczy to samo zjawisko, prawda? Tylko sprowadzone na poziom teatru, więc to ma na celu wszystko zwiększone zaangażowanie ludu. I teraz dlaczego o tym mówię, odpowiadając, próbując odpowiedzieć na pana pytanie, bo
No, jak się ten lud już z pewnymi wysiłkami demagogów politycznych, to jest konieczne, podnieci wystarczająco, prawda? Ten lud nie jest wcale taki chętny, jak wiadomo, do angażowania się na tej widowni. Woli siedzieć na scenie, woli siedzieć na widowni. Cielsko-polityczne ludu jest ospałe generalnie zawsze, prawda? Trzeba dużo wysiłków, żeby go dźgać tam i pobudzić do tego. Ale politycy się tym zajmują, podobnie jak aktorzy w teatrze ostatnio. Więc jak już się go wciągnie na tę scenę, zmusi go do tego, żeby on tam zaczął odgrywać jakąś rolę, bluznął jakimiś swoimi emocjami, namiętnościami, no to ma swoje pewne konsekwencje. O tym pisałem w tym, w cudzysłowie, hiszpańskim felietoniku, który pan był łaskaw wspomnieć. Konsekwencja jest taka, że ten lud chce, żeby pewien liberalny teatr polityczny zamienił się w widowisko egzystencjalne, prawda? To znaczy on chce prawdy. Ten lud, on przede wszystkim odrzuca nieprawdę. Znaczy, lud ma to do siebie, że on nie akceptuje polityki jako gry teatralnej, prawda? W ogóle. Znaczy, tego nie akceptuje, to odrzuca. Ta metafora, że scena polityczna jest podobna do teatru, tak? Bo tam na scenie się pojawiają aktorzy, którzy objawiają swoje, u Arendt jest bardzo pięknie pokazane, prawda, że wychodzą aktorzy na scenę, obywatel wychodzi na scenę polityczną i jest jak aktor w teatrze, prawda, znaczy objawia, kim jest publiczności, prawda, pokazuje swoją samoświadomość, pokazuje swoją osobowość, pokazuje to, kim jest, i to jest ten moment, w którym pojawia się sfera polityczna, w którym się wchodzi w politykę. To bardzo piękna wizja, ona mnie zawsze bardzo frapowała. No tyle, że ta wizja jest już, ta wizja jest dzisiaj kompletnie nieaktualna, prawda? Dlatego, że w momencie, kiedy wkracza lud, to on radykalnie domaga się tego, żeby ci uczestnicy przestali uprawiać owo zajęcie aktorskie, prawda? To znaczy, przestali dokonywać pewnej teatralnej ekspozycji swoich poglądów, swoich racji, tak jak w antycznym teatrze, tylko żeby zaczęła się dać krew, krótko mówiąc, tak? To znaczy, żeby stali się prawdziwi, prawda? Żeby się odaktorzyli całkowicie, żeby stali się prawdziwymi ludźmi, którzy na przykład, jeśli, nie wiem, się zabijają, to się zabijają naprawdę. Jeśli się nienawidzą, to się nienawidzą naprawdę, i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie ten efekt jest bardzo doniosły, dlatego że on politykę deteatralizuje, a zmusza aktorów do tego, żeby zachowywali się na sposób egzystencjalny, na sposób, nazwijmy to, prawdziwy. No więc ten lud, jeżeli on już dokona takich zmian, takiej zmiany w polityce, to on czegoś chce. Ma jakieś aspiracje, on ma jakieś żądania, prawda? Bardzo różne. Nie tylko, on ma nie tylko aspiracje i żądania w dziedzinie takiej materialnej, tak? Ale on ma różne, jego fragmenty mają jakieś aspiracje ideologiczne, nie wiem, patriotyczne, wspólnotowe, takie, śmakie i owakie. No i teraz ten polityk nowego typu, który nagle został odarty z kostiumu aktorskiego, prawda? I już nie jest Kmicicem, tylko jest Danielem Olbrychskim, prawda? Na przykład. Mówiąc z lekkim poczuciem humoru, to on musi w stosunku do tych żądań ludu znaleźć jakiś modus procedendi, znaczy musi jakoś na nie odpowiedzieć. No i to jest ten moment, o którym pan mówi. Znaczy ci politycy, którzy taką grę rozpoczęli i ta gra się skończyła tym, że tak naprawdę muszą teraz liczyć się realnie z tym ludem znacznie bardziej niż liczyli się w czasach, kiedy polityka była teatrem, nagle muszą spełniać rozmaite oczekiwania, i te oczekiwania są albo złe, albo dobre, albo niszczą wspólnotę często, albo ją budują, mogą być bardzo różne w ostatecznym rozrachunku, prawda? Znaczy, czyli to nie jest tak, że na samym końcu zostaje tylko i wyłącznie ten cyrk mediantów, prawda? Czyli to ciągłe pobudzanie. Za tym ciągłym pobudzaniem ludów następuje ten moment, kiedy ten lud jest pobudzony już i relacje się
zmieniają i ten czegoś się domaga. Tu się pojawia klasyczny problem słupków, prawda? To znaczy odpowiedź na pańskie pytanie jest następująca. Ona jest bardzo prosta, jak mi się wydaje. Dobre rzeczy w życiu politycznym, dobre decyzje, jakieś akty pożyteczne dla wspólnoty mogą się w warunkach tej nowej polityki dziać, ale pod jednym warunkiem. Znaczy one się mogą dziać wtedy, kiedy są uzasadnione słupkami. Prawda? Czyli kiedy lud ich chce, kiedy ten nowy aktor, który wtargnął na scenę i mówi prawda, 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 koniec teatru, prawda? Teraz już będzie prawda, mówi musicie zrobić to, tamto, owo, prawda? I oni wtedy wszyscy się nagle wychodzą ze swoich ról, kapie im pot z czoła, są przerażeni, miotają się od prawa do lewa i coś zaczynają nagle czynić, prawda? Coś muszą czynić, dlatego że widzą, patrzcie, znaczy oni chcą czegoś naprawdę, znaczy żądają od nas, nie pieniędzy, patriotyzmu, no nie wiem czego, wszystko jedno, prawda? Każdy sobie może wymyślić, czego oni od nas żądają. No to widać przy tych traktorach w tej chwili, jak rozmawiamy, jakby nie było na przełomie lutego i marca, prawda? 2024 roku i przez Europę jest rozjeżdżana przez traktory, prawda? Przez całą Europę jadą traktory. No i proszę popatrzeć, co się dzieje w polityce, prawda? Znaczy oni wszyscy nagle od Komisji Europejskiej po rządy krajowe nie myślą już prawie o niczym innym, choć wojna jest na wschodzie, tylko o traktorach, prawda? Znaczy traktory ich absolutnie zaabsorbowały, dlatego że traktory się nagle okazały tą publicznością, która wjechała na scenę, tylko wjechała tym razem na traktorach, prawda? I domagają się różnych rzeczy. Więc nie patrzą nawet, czy to są rzeczy słuszne, czy niesłuszne, tylko w panice to robią. Niektórym się to podoba, co robią, niektórym się to nie podoba, co robią, prawda? To jest zupełnie inna sprawa. Czy politycy mogą robić, ci nowi politycy, prawda? Ci, którzy, dla których główną rolą jest ciągle rola mediantów, czy oni mogą robić coś pożytecznego dla wspólnoty? Tak, o ile ta wspólnota od nich czegoś zażąda, prawda? W imię tej egzystencjalnej prawdy o rzeczywistości. Dla pani von der Leyen w Komisji Europejskiej kwestia walki z zatruwającymi nasze jedzenie pestycydami jeszcze pół roku temu była kwestią życia i śmierci. Zresztą to był jeden z tych nielicznych elementów światopoglądu i polityki pani von der Leyen, z którym byłem jej absolutnym zwolennikiem i entuzjastą jej polityki, prawda? I liczyłem, że w całym tym fanatyzmie i szaleństwie jednak, że, krótko mówiąc, liczyłem na to, że nie ma takiego szaleństwa i fanatyzmu na świecie, z którego nie wynikałoby jakieś dobro. I okazuje się, że się myliłem, prawda? Znaczy, okazuje się, że wystarczyły traktory, żeby pani Leyen nagle uznała, że im więcej pestycydów w europejskiej żywności, tym lepiej. Im glifosatu więcej, tym lepiej, prawda? Trójcie się, dajcie mi święty spokój. Dlaczego ja mam walczyć z tego, żebyście nie jedli trucizny, skoro ja i tak należę do elity, która będzie sobie jadła ekologiczną żywność, prawda? To wy się trójcie, a w ten sposób ci traktorzyści się nam, tym traktorzystom rzucimy jakiś ochłap, prawda? Że oni będą mogli dalej sypać ten glifosat i wylewać go na pola, ile będą chcieli, prawda? Niech to trują, żyjcie to świństwo, prawda? Ona sobie tak myśli dokładnie, prawda? Kiedy wycofała tę ustawę o pestycydach, którą jeszcze jakiś czas temu uważała za kwestię życia i śmierci. Jak to trują się Europejczycy, takie straszne rzeczy się dzieją, prawda? Musimy z tym walczyć. Nie, już nie musimy, prawda? Lud wkroczył, prawda? To wkroczenie ludu, więc mi się wydaje, że tylko kiedy, jak lud już raz wkracza, prawda? To jest to, co mówiłem o pewnej nieodwracalności tej drogi. To, czy w polityce coś dobrego się dzieje, czy złego, to już nie wynika z decyzji owych polityków mediantów. To nie te partie się naprawią, to nie tam jakieś powstaną, jak pan sobie to wyobraża, pewnie wybujałe myślowo czy twórcze think tanki, które wymyślą strategie polityczne. Nie, nie. To jak pan w takie rzeczy wierzy, to jest dziecinada w dzisiejszych warunkach. Nic takiego się nie zdarzy, ale jeśli lud zażąda rzeczy, które są dobre pewnego dnia, a nie akurat pestycydów, prawda, zwiększenia, tak jak lud żąda to w tej chwili, jak żądają traktorzyści,
to w polityce mogą się zdarzać różne dobre rzeczy. To też nie ulega to najmniejszej wątpliwości, bo oni są, rzecz w tym, że ci nowi politycy, oni są otwarci na dobro i zło tak samo. Oni są gotowi czynić i dobro i zło tak samo. Prawda? A oni tu nie mają zahamowań. Oni będą robić dobro i zło tak samo. Im jest ganz egal. Prawda? Mówiąc w pewnym uproszczeniu. Oni zrobią to, czego ten lud zażąda, bo już ta egzystencjalna prawda się wdarła na scenę i oni to de facto muszą robić. W latach 90. tak nie było, prawda? Dlatego, że w latach 90. w Polsce było tak, że no, jakby traktorzyści wpadli, no to by się z traktorzystami tam porozmawiało, coś, ten w ostateczności w jakiś taki czy inny sposób by się ich próbowało taktycznie uspokoić. Ale pomysł, że w związku z tym, że oni wyjechali, to musi się zrobić to, co oni chcą, wydawałoby się kompletnie absurdalny, prawda, w tamtych latach. To ta różnica polityki tamtych i obecnych lat, prawda. Wszyscy by się stuknęli w głowę. Elity ówczesne, liberalne elity by się stuknęły w głowę. No jak to mamy robić taką rzecz? Pestycydy? Przecież to jest niesłuszne. Nie, no tego nie zrobimy, prawda. Więc to jest ta zasadnicza przemiana między systemem, który jest oparty o pewną samodzielne rozeznanie elity o tym, co jest dobre dla narodu, a elitą nowego typu polityczną, która jest zorientowana na wypełnianie oczekiwań ludu. Ja jeszcze anegdotę panu opowiem na koniec. Wiem, że długo mówię, ale nam się wydaje, ja ją mam w pamięci, ona jest fajna. To jest, mało kto to pamięta, to jest chyba rok 2007, kiedy Tusk pierwszy raz obejmował władzę, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 2007 na pewno. I tam jest taka zabawna historyjka, się dzieje. Ja ją pamiętam do tej pory, mi wtedy Aleksander Smoler na nią zwrócił uwagę, który był oburzony w ogóle całą tą historią, wstrząsnęła nim zupełnie. Oburzał się, jak to możliwe. Mianowicie w pierwszych dniach swojego urzędowania nowy premier udał się do redakcji Faktu, czyli wtedy chyba do dzisiaj najpopularniejszego tabloidu, no ale to w tamtych latach te tabloidy to miały nieporównywalnie większą sprzedaż niż w tej chwili, prawda? Bo teraz gazety zanikają, więc Fakt był potęgą wtedy, prawda? Polityczną. Dzisiaj już nie jest. To tak jak jeden z ministrów niemieckich mówił, że Niemcami bez Bilda nie da się rządzić, prawda? Więc to trochę podobnie było z Faktem, prawda? Tuskowi się wydawało, że bez Faktu się nie da Polską rządzić wtedy w 2007 roku, więc poszedł do Faktu. I tam taką zabawę niby uprawiał, że przez jeden dzień był redaktorem naczelnym gazety. I miał zredagować jakiś jeden numer tam z zespołem Faktu, tego Faktu, tej gazety. I potem go pytano o to, jak, panie premierze, tu wrażenia w roli redaktora. No Tusk oczywiście zachwycony, jaka wspaniała redakcja. I rzucił takie zdanie, bardzo szczere, które ja zapamiętałem. I znów cytat jest oczywiście niedokładny, bo z pamięci. Z taką zadumą mówi, chyba w jakiejś telewizji, to mówi, wie pan, tym dziennikarzom mówi, wiecie, to jest fascynujące doświadczenie, bo moim marzeniem byłoby to, żeby politykę się układało tak, jak się układa te artykuły na pierwszą stronę Faktu. To znaczy, że się na czołówkę daje to, czego ludzie chcą najbardziej, a to, czego ludzie chcą mniej, to się daje do tyłu, prawda? Żeby wypełniać oczekiwania. Politykę chciałbym przekształcić w to, czym już jest Fakt. Fakt jest dla mnie przykładem, wzorem. Prawda? Był zachwycony tym faktem. Prawda? Tam z tego co pamiętam, to tam zdaje się on zdecydował, że jakieś erotyczne przygody Dody mają być na czołówce Faktu, że to był jego ostateczny wybór. Prawda? Ale jako rzeczy najważniejszej, tej, którą najbardziej, na którą ludzie najbardziej oczekują, prawdopodobnie miał rację. Oni tam mieli badania, prawda? Zapewne, tak przypuszczam. To wszystko profesjonalna robota. No, partie się sprofesjonalizowały. No i to jest moje marzenie, prawda, żeby tak się stało, żeby polityka była faktem, żeby partia była faktem, prawda, żeby to było takie samo. To jest, to wie pan, to jest dokładnie to, o czym ja mówię. Ludzie starej daty
właśnie tacy jak Aleksander Smola, o którym akurat wtedy o tym rozmawiałem, pamiętam, pewnie po tej rozmowie mi to tak utkwiło w pamięci, no to on był właśnie wstrząśnięty. Mówi, jak ten Tusk, kim jest ten Tusk, co on mówi, prawda, to degradacja polityki. Jemu się to w ogóle wydawało niemożliwe, bo człowiek ukształtowany na liberalnej polityce lat 90., prawda, kiedy w ogóle pomyślenie czegoś takiego wydawało się absurdalne, prawda, to znaczy lata 90. to były lata, nie wiem, ludzi takich jak profesor Bronisław Geremek, którego ja bardzo dobrze wspominam i bardzo cenię i bardzo lubię do dziś dnia, który przy wszystkich swoich śmiesznościach, jak Polacy w 93 roku, czyli 4 lata po odzyskaniu niepodległości, komunistów wybrali do władzy, to wyszedł do telewizji i powiedział, że to jest naród, który niczego nie zrozumiał, niczego nie rozumie, prawda? Że naród się myli ciągle, prawda? Wyobraża pan sobie dzisiaj coś takiego? To oczywiście było samobójcze w jakiś sposób, ale no to zupełnie można by powiedzieć piękne samobójstwo, prawda? Bo jednak wychodzi gość, który jest tak przywódca polityczny tamtego czasu, który jest tak poruszony zbiorowym zachowaniem, że mówi, ach, muszę im prawdę w końcu powiedzieć, prawda? Wyobraża pan sobie dzisiaj coś takiego? Zupełnie sobie tego nie wyobrażam, natomiast na tę rzeczywistość patrzę chyba inaczej. Cytował pan Szekspira i mówił o cielsku ludu. Jak mówił pan w tych metaforach, to przypomniała mi się okładka, ta słynna okładka Lewiatana Hobbesa, gdzie mamy te małe główki obywateli, gdzie ten Lewiatan jest tym bogiem śmiertelnym, tak, bytem zbiorowym, który ma rządzić. Jak słuchałem tych metafor i też akurat w kontekście tych pestycydów i rolników, być może to jest nie najszczęśliwszy przykład tego właśnie ludu, który idzie zgodnie ze swoim interesem, a nie jakimś po prostu dobrą reformą na cokolwiek. Ale miałem takie wrażenie, że pan po prostu nie jest demokratą. Pan po prostu nie jest demokratą. Pan jest zwolennikiem elit liberalnych, które są oderwane od ludu i rządzą nawet nie w jego imieniu, tylko ponad jego głowami. Nie wiem, czy to jest, czy mógłbym się z tym zgodzić, będąc, prawda, redaktorem w Klubie Jagiellońskim, gdzie bardzo mocno szanujemy republikanizm, też to, że jesteśmy suwerenem i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, kto normalny jest demokratą, to znaczy, no, to jest demokratą się jest zupełnie, znaczy kto normalny, chciałem powiedzieć, jest takim no, ślepym demokratą, tak? Tak bym to nazwał. Znaczy, demokratą przecież jest się, wydaje się, że mi, że jako tak rozumiejący świat człowiek współczesny, jest demokratą, ale nie dlatego, żeby jakoś miał głęboką, zmitologizowaną wiarę w lud, bo nie wydaje mi się, żeby ta wiara była czymkolwiek uzasadniona intelektualnie i dawała się uzasadnić, ale normalny człowiek jest demokratą, myślący jako tako z rozpaczy, tak? Mówiąc w cudzysłowie, to znaczy bycie demokratą z rozpaczy jest, polega na tym, że jest się świadomym, że w gruncie rzeczy wszystkie inne formy władzy w znacznie szybszym i bardziej niebezpiecznym stylu prowadzą do tyranii i do likwidacji wolności niż demokracja, jeśli jest opatrzona procedurami, prawda? Opatrzona jest w tymi wszystkimi wymogami proceduralnymi, więc to jest taka, wydaje mi się, że to jest jakby taki dość racjonalny pogląd na rzeczywistość polityczną, prawda? Znaczy, ja bardzo kocham republikę, tak? To znaczy mi się republika jest czymś, co jest mi o wiele bliższe od każdej formy tyranii, monarchii, oligarchii. Ale co znaczy republika? Tak? To znaczy, no, republika to znaczy takie miejsce, w którym władza zachowuje wolność, w której istnieją procedury, które gwarantują osobistą wolność. Przecież w republice jest najcenniejsza jest wolność. Jeżeli a nie to, że się spełnia wszystkie zachcianki tego potwora, prawda,
raz bywają dobre, raz bywają złe. Nie mam wrażenia, żeby pańskich tam kolegów z klubu Jagiellońskiego w demokracji, w republice fascynowało najbardziej to, że politycy spełniają zachcianki tego wielogłowego potwora, prawda? Cały czas, bez względu na to, jakie to są zachcianki. Mam wrażenie, że jeśli coś jest w republice fascynującego, to jest instytucjonalny szacunek dla wolności. Tak, wspomniał pan o tej republice, o tej ideale, który również jest panu bliski, tak samo jak bliski jest mnie i klubowi Jagiellońskiemu. Jakimś jego ważną częścią, czy wręcz kluczową, jest ten ustrój mieszany, tak? Te równoważące się pierwiastki ludu, elity i kogoś, kto jest na czele jako jakiś władca. I zastanawiam się, czy właśnie ten dzisiejszy populizm, jak go dzisiaj nazywamy, choć ja też nie lubię tego sformułowania, nie jest po prostu również rezultatem tej alienacji elit od ludu. Mówi się o tym, że właśnie ta reakcja populistyczna, trochę wykraczając poza granice naszego kraju, jest konsekwencją jakiegoś popadnięcia w kosmopolityzm, odrealnienie. I ten taki populistyczny, może nawet to nazwać nacjonalizm, jest reakcją na ten dystans do elit. Ta zasada reprezentacji demokratycznej tak bardzo została wzmocniona, że lud przestał czuć, że ma jakikolwiek wpływ na rzeczywistość polityczną i dzisiaj się to zmienia. Więc dlatego ja patrzę na ten zwrot trochę bardziej przychylnym okiem, bo wydaje mi się, że tego właśnie potrzebujemy, to znaczy, żeby jakoś zrównoważyć republikę, używając jakby tej terminologii, musimy nawet ten lud wpuszczać do władzy, bo przez jakiś okres, ten okres powojenny, to odsyłamy trochę do naszej rozmowy, którą przeprowadziliśmy miesiąc temu, postępował w ten sposób, że tego ludu było coraz mniej. Dzisiaj on się budzi się w wielu stolicach europejskich i co ciekawe, ten bunt populistyczny często jest właśnie prawicowy, jest nacjonalistyczny w różnych krajach, więc też od strony takiej, można powiedzieć, przekonań, konserwatywnych. Wydaje mi się, że na ten populizm można patrzeć również od tej strony, to znaczy bardziej przychylnym okiem, jako pewien uzasadniony bunt ludzi, którzy rzeczywiście chcą samostanowić o sobie, chcą, żeby ta kategoria narodu na nowo została wypełniona jakąś realną treścią, więc od tej strony jeszcze chciałem podrążyć ten temat. Czy pan tego ludu tylko i wyłącznie się obawia, czy jednak ma tu jakieś nadzieje w związku z tym populistycznym zwrotem, jak to się mówi dzisiaj? Wie pan, nie mam takiego wrażenia jak pan, to znaczy obawiam się jednej rzeczy w przypadku tego, co pan mówi, to znaczy, że pan podąża takim tropem bardzo, przepraszam za słowo, oklepanego i rozpowszechnionego myślenia na Zachodzie, upowszechnianego rzeczywiście, tak powiedziałbym, brutalnie, prawda, w postaci absolutnie dominującej ideologii, wedle którego podstawowym założeniem jest taka oto teza, że oto istniał jakiś istniał i istnieje jakiś bardzo piękny, szlachetny z jednej strony, jak uważają niektórzy, albo obrzydliwy, wstrętny, jak z drugiej strony uważają inni, liberalny model prowadzenia polityki, który teraz jest w sposób taki nachalny, niszczony przez jakąś ludową rewoltę, która ma charakter narodowy, antyeuropejski, jakiś tam jeszcze, prawda? Taką książkę wyjątkowo wredną opublikowano w Polsce parę lat temu panów Krastewa i Holmesa, to miało tytuł chyba Światło, które zgasło, a dokładnie tym tropem podąża. Znaczy istniało pewne światło i teraz nastąpił ten
obrzydliwy wybuch populizmu, prawda, prawicowego, który stanowi zagrożenie tak naprawdę dla współczesnego świata, ale to, że ten wybuch nastąpił, to wynika z olbrzymich błędów, jakie popełniły owe rządzące elity w latach 90. Europą i światem. I to teraz te elity same zbierają konsekwencje tego. I pan dokładnie podąża tropem tego myślenia, tylko o ile oczywiście Holmes i Kraste, w tym się strasznie te rządy elit w tamtych latach podobają, to panu one się nie podobają, ale tylko taka jest między wami różnica. Natomiast diagnoza mechanizmu jest dokładnie właśnie taka. Otóż ja uważam, że to jest diagnoza głęboko nieprawdziwa. Jeśli dzisiaj mamy do czynienia z... proszę popatrzeć, jak wygląda świat zachodni, jak wyglądają dominujące trendy, dominujące nastroje, trendy świata zachodniego, kto wygrywa wybory, jaka jest atmosfera. To jest świat, który jest po pierwsze całkowicie zlaicyzowany, świat, w którym bardzo słabo funkcjonują jakiekolwiek wartości narodowe, świat, który jest antyreligijny i owładnięty jakimiś paranoicznymi ideologiami postępowości. To jest tak naprawdę dominujący nurt ludowych emocji, prawda? Ludowych emocji, ludowych namiętności na dzisiejszym Zachodzie. Niech pan popatrzy, kto i jakie są efekty mobilizacji ludu, chociażby w Polsce. No wystarczy popatrzeć na ostatnie wybory, prawda? To znaczy, jaki obóz polityczny wygrywa na mobilizacji ludu, prawda? Niech pan popatrzy na swoich rówieśników. Jaki świat oznacza ich zmobilizowanie odpowiedź na ich oczekiwania, namiętności, potrzeby, światopogląd, czy Bóg wie jeszcze co innego. Jeżeli powstanie świat schlebiający przeciętnemu przeciętnemu kształtowi ideowemu pańskich rówieśników, no to nie będzie to szczególnie sympatyczny świat, a na pewno nie będzie taka republika, o której pan marzy, prawda? O której pan mówi. Więc mi się wydaje, że błąd polega na tym, że za tę niebezpieczną falę populizmu uważa się trend, który ciągle jest w Europie marginalny, prawda? Może w Ameryce on jest silniejszy, ale który w Europie jest tak naprawdę marginalny, to znaczy trend do jakiegoś odrodzenia narodowości, do nawrotu religii, przywiązania do tradycyjnej kultury. To jest ciągle wszystko margines w Europie, w której żyjemy. Zwycięstwo populizmu nie oznacza zwycięstwa tych idei. To są idee, które stają się coraz bardziej elitarne. Na tym to polega, prawda? To zwycięstwo populizmu to jest dzisiaj zwycięstwo tej całkowicie, to jest zwycięstwo tego pokolenia Z, jak to mówią w tej chwili, tak? Znaczy to jest dominujący trend w mentalności, w kulturze współczesnej, prawda? Znaczy, całkowitego bezideowego pragmatyzmu. Więc mi się wydaje, że niebezpieczeństwo populizmu dzisiaj, które jest prawdziwym niebezpieczeństwem, zostało odwrócone w propagandzie. Tak? To znaczy, że ci, którzy są w gruncie rzeczy wyraźnej mniejszości, zagrożonej przez populizm, przedstawiani są jako populiści, którzy zagrażają światu takim, jakim on jest. I pan ulega tej propagandzie. Ewidentnie w pańskim pytaniu to widać. Więc jeszcze będzie pan bardzo zaskoczony, jak będzie wyglądał świat za pańskiego życia. Ja tego nie dożyję, jeśli rzeczywiście ostatecznie zwycięży w nim taki model populistycznej polityki. Spełnione zostanie wszystko to, czego pan by nie chciał. Taki będzie tego efekt w moim przekonaniu. I wy będziecie sobie jeszcze pluć w brodę, że uważaliście, że właśnie
jakieś takie populistyczne marzenie odmieni świat w tej chwili na lepsze, że zdarzy się jakaś wielka ewolucja, która odmieni ten świat na lepsze. Bardzo to jest iluzoryczne myślenie, bardzo, bardzo w to wątpię. Tu jestem raczej pesymistą, to znaczy uważam, że populizm jest w tej chwili w Europie sprzężony z rozkładem tego wszystkiego, co było w kulturze europejskiej i w polityce europejskiej wartościowe w przeszłości, prawda? Znaczy, że to jest tak naprawdę ten wektor współczesnego populizmu i to jest ten populizm, który także we władze w Polsce przejął w tej chwili, prawda? Tak, to trochę schodzimy na taką rozmowę na temat rzeczywistej bazy socjologicznej, że tak powiem, tego ruchu, bo ja mam głębokie wątpliwości, czy rzeczywiście te pokolenie Z, o którym pan mówi, czyli wielkomiejska klasa średnia i wyższa, łaknąca nowinek zachodnich, dająca na flagi tęczowe, wiadomy akronim, nienawidząca rodziny i obojętna wobec religii. Mimo wszystko mam wrażenie, że od strony pokoleniowej to być może jest to jakieś wyraźne tendencje w pokoleniu Z, właśnie tych ludzi, którzy mieszkają w wielkich miastach i są przynajmniej średnio wykształceni. Natomiast ja mówię o tym populizmie takim innym. Ale nie tylko w wielkich miastach, to jest trend pokoleniowy, jak mi się wydaje. Tak, tutaj to właśnie, to jest ta analiza socjologiczna. Ja tylko koryguję pana, że tu jest błąd w myśleniu, polega na tym, że to dotyczy wielkich miast. To jest nieprawda. To znaczy ja mieszkam na prowincji, widzę na prowincji ten proces jeszcze bardziej, jest jeszcze silniej rozkładowy niż w wielkich miastach, mi się wydaje. To jest jakby, tu nie ma znaczenia wielkie miasto czy prowincja. To zostało, ta antynomia została przesadzona we współczesnych analizach socjologicznych. To jest bardzo podobnie i tu, i tu. Znaczy, nihilizm ma do siebie to, że zawsze ma bardziej drastyczne skutki, bardziej opłakane w rozmaitych warstwach niższych, prawda, w środowiskach biedniejszych, w mniej wykształconych, dlatego że w tych bardziej wielkomiejskich, wykształconych, bogatszych, elitarnych, no to zawsze jeszcze pozostaje jakieś zaplecze wychowania, uniwersytetu, jakiejś wiedzy, jakichś książek, nawet w niewielkim stopniu. Natomiast taki nihilizm prowincjonalny, to on już się kończy na kompletnej pustce, prawda? To jest to, co ja dzisiaj obserwuję. Ale chyba zmieniliśmy kompletnie temat naszej rozmowy, bo o czym innym mieliśmy rozmawiać. Mnie chodzi tylko o pewną tezę o charakterze. Mnie chodzi tylko o pewną tezę o charakterze politycznym, to znaczy, że ja uważam, że rozpędzona machina tej polityki jako emocjonalnego widowiska nie poprowadzi zachodniej polityki, europejskiej polityki zwłaszcza, w stronę jakiegoś odrodzenia, tylko w stronę upadku wspólnoty. To jest moja ta fundamentalna teza i tylko ją chciałem wygłosić. To znaczy, że to jest powód mojego niepokoju. To znaczy, nie mam wrażenia, że ten populizm prowadzi do czegoś dobrego, prawda? Uważam, że ten populizm prowadzi zdecydowanie do rzeczy złych. Tak. Nie wiem, czy do końca dobrze odczytał pan to, o czym mówiłem. To znaczy, ja nie jestem jakimś gorącym zwolennikiem populizmu i nie upatruję wielkiej nadziei na odmianę oblicza tej ziemi. Raczej chodziło mi o taki realpolitik, to znaczy, że my nie możemy obyć się dzisiaj bez populizmu, bo ta polityka jest taka i już inna nie będzie. Zresztą sam pan to zauważył, że nie ma powrotu do polityki prowadzonej na modłę lat 90. Ja po prostu się zastanawiam, czy z tego olbrzymiego ruchu, no i właśnie pewnej zmiany, można jak najwięcej, o co można zawalczyć, tak? Po tej stronie republikańskiej, konserwatywnej, również katolickiej, tak? O co jeszcze możemy walczyć? I tutaj rzecz dość ironiczna w kontekście tej drugiej części naszej rozmowy, no bo przecież przez 8 lat te emocje tłumu i również interesy tak zwanej klasy ludowej były dobrze
dobrze ogrywane czy jakoś zaopiekowane przez partię tradycjonalistyczną, taką narodową, tak? Z jakimiś tam tendencjami ku mocnej polityce socjalnej. I nagle teraz, jak za pstryknięciem czarodziejskiej, czy za pstryknięciem palca, czy po prostu czarodziejskiej różdżki, mamy teraz taką sytuację, że ten tłum odwraca się masowo od tej partii, która 8 lat dobrze ogrywała emocje i odpowiadała na te interesy, i przerzuca się na zupełnie inny model rządzenia,